Przygotowanie się na pięćdziesiątnicę było łatwe, prawda? Niekoniecznie. I w ciągu tych dziesięciu dni w pokoju na górze nie wszystko wyglądało tak ładnie. Uczniowie mieli różne sprawy, które trzeba było załatwić. Gdyby tego nie zrobili, to nie byliby gotowi na zesłanie Ducha Świętego podczas pięćdziesiątnicy. Dziś, w czwartym odcinku naszej wspólnej wędrówki, Pastor Mark Finlay. Poprowadzi nas przez studium na temat uczciwego wyznania grzechów. Otwórzmy nasze serca, gdy pastor Finley będzie otwierał Boże słowo. Witam was na kolejnym studium z cyklu 10 dni w pokoju na górze. Zajmujemy się cechami charakteru koniecznymi do otrzymania Ducha Świętego. W jaki sposób przyjmuje się moc Ducha Świętego? Co tak naprawdę stało się w pokoju na górze, gdy uczniowie otworzyli swoje serca na przyjęcie Ducha Świętego? Tytuł dzisiejszego studium to uczciwe wyznanie grzechów. Przypomnimy sobie dlaczego wyznanie grzechu jest tak istotne, oraz kiedy wyznajemy grzechy drugiej osobie, a kiedy publicznie. Zadamy sobie pytanie, czy w ogóle wyznawać grzechy publicznie. Gdy patrzymy na historię ożywienia, dowiadujemy się, że autentyczne ożywienie zawsze charakteryzowało się wyznaniem grzechu. Za każdym razem, gdy Biblia wspomina o ożywieniu, pojawia się również wyznanie grzechu. Pamiętamy ożywienie, które nastąpiło za czasów Jozjasza. Ludzie wyznawali grzechy. Gdy Mojżesz poprowadził naród do ożywienia, wyznawano grzechy. Pamiętamy zapisaną w dziewiątym rozdziale Księgi Daniela długą modlitwę proroka, która de facto jest wyznaniem grzechów. I oczywiście jedną z rzeczy, które czynili apostołowie, spotykając się w pokoju na górze przez dziesięć dni, było wyznawanie grzechów Bogu, ponieważ bez tego wyznania wnętrze człowieka jest duchowo skażone. Salomon w swoich przypowieściach ujmuje to następująco. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Co to znaczy, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia? Oznacza to, że nie mamy duchowego powodzenia, jeśli nie jesteśmy uczciwi wobec siebie samych i wobec Boga. Właśnie taka uczciwość charakteryzowała uczniów w pokoju na górze. Będąc wspólnie na jednym miejscu, byli uczciwi wobec Boga, otwierali przed Nim serca, przyznawali się przed Bogiem do swoich upadków i błędów, nie ukrywali swoich występków. Jeśli jako chrześcijanie oczekujemy powodzenia w naszym życiu duchowym, to potrzebna jest nam przejrzystość. Nie możemy ukrywać, kim tak naprawdę jesteśmy. Nie możemy nakładać maski hipokryzji. Autentyczne zesłanie Ducha Świętego następuje wtedy, gdy na kolanach wyznajemy przed Bogiem nasz grzech. Gdy otwarcie wyrażamy skruchę za ten grzech, aby nasze serca mogły zostać oczyszczone. Co ciekawe, Duch Święty nie zstąpił natychmiast po wniebowstąpieniu Chrystusa. Został udzielony dopiero po dziesięciu dniach od tego wydarzenia. Uczniowie poświęcili ten czas na gorliwe przygotowanie do otrzymania tego cennego daru. Obfite skarby niebios zostały im zesłane po tym, jak skrupulatnie badali, zwróćcie na to uwagę, swoje serca i porzucili wszelkie bożki. Stawali przed Bogiem, korząc swoje serca, wzmacniając swoją wiarę i, co czytamy na końcu, wyznając swoje grzechy. Uczniowie nie bawili się z Bogiem, wyznawali grzechy. Doskonale znali starotestamentowy system świątynny. Przypomnijmy sobie, na czym on polegał. Gdy ktoś zgrzeszył, powiedzmy, że Izraelita rozgniewał się na swojego sąsiada i uderzył go w twarz, to co powinien zrobić? Musiał przyprowadzić do świątyni baranka. Tam umieszczał dłonie na jego głowie i wyznawał grzechy. Przypuśćmy, że jego sąsiad miał na imię Jozjasz, więc nasz bohater spoliczkował Jozjasza, kładąc ręce na głowie baranka, mógł modlić się następująco: Drogi panie, wiesz, że zgrzeszyłem, wiesz, że spoliczkowałem Jozjasza. Panie żałuję tego, że uderzyłem go w twarz. Wyznaję ten grzech. Możecie się zastanawiać, jak szczegółowe było wyznanie grzechu. Zwróćmy uwagę na tekst z trzeciej księgi Mojżeszowej, piąty rozdział, piąty wiersz. Jeżeli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, niech wyzna to, przez co zgrzeszył. Zauważyliście to? Wyznawano konkretne grzechy. Człowiek wyznawał to, przez co zgrzeszył. Klęcząc przed Bogiem, wyznajemy grzechy szczegółowo. Drogi Panie, przepraszam Cię, że zgrzeszyłem, że byłem nieuprzejmy wobec mojej żony, że krzyczałem na moje dzieci, że byłem nieuczciwy w pracy. To właśnie szczegółowe wyznanie grzechów, wyznanie konkretnych grzechów, otwiera nasze serca na wylanie ducha świętego, aby nasze wnętrze mogło zostać oczyszczone. Zwróćmy uwagę na to, jak Ellen White wyraziła to w książce Pokój, za którym tęsknisz. Prawdziwe wyznanie grzechów jest zawsze szczegółowe i dotyczy określonych grzechów. Mogą to być takie grzechy, które należy przedstawić tylko Bogu. Mogą to być złe czyny, które należy wyznać tym, którzy cierpieli z ich powodu. Albo takie, które mają jawny charakter, a zatem powinny być wyznane publicznie. Wspomniane są tu trzy kwestie. Po pierwsze, czasami wyznajemy grzechy Bogu i tylko Bogu. Po drugie, czasami wyznajemy grzechy osobom, które skrzywdziliśmy. I po trzecie, jest także publiczne wyznanie grzechów. Jednak niezależnie od rodzaju wyznania grzechu, jeden czynnik jest niezmienny. Oto on. Jednak każde takie wyznanie powinno być wyraźnie określone. Odnosząc się do popełnionych przez nas grzechów. Mało precyzyjne, mgliste wyznanie grzechów nie ma większej wartości. Na przykład gdy klękamy i mówimy, Panie, jeśli dziś zgrzeszyłem, jeśli kogoś zraniłem, jeśli byłem nieuczciwy, nic z tych rzeczy, nie żadne jeśli, nie ma mowy o ogólnym wyznaniu grzechów. Na kolanach mówimy raczej, Boże, jestem winny. Dziś zdenerwowałem się na moją żonę. Panie jestem winny. Dziś byłem nieuczciwy, krzyczałem na podwładnych, na kolegów w pracy. Jeśli wyznanie naszych grzechów nie jest precyzyjne, to i nasze wnętrze zostaje oczyszczone w niewielkim stopniu. Co robi z nami grzech? Grzech zapycha tętnice naszego duchowego serca, niszczy arterie naszej duszy, blokuje błogosławieństwo, którym Bóg chciałby obdarzyć innych ludzi przez nas. Możecie sobie zadawać teraz podstawowe pytania, takie jak te. Kiedy powinniśmy wyznawać nasze grzechy jedynie Bogu? Kiedy powinniśmy prosić o przebaczenie kogoś, kogo skrzywdziliśmy? Kiedy stosowne jest publiczne wyznanie grzechu? Powyższe pytania mogą się rodzić w Waszym umyśle. Więc chcę z wami zgłębić ten temat, ponieważ bardzo często chrześcijanie wyznają swoje grzechy Bogu, a i tak zmagają się z poczuciem winy. Przez lata mojej służby podchodziło do mnie wiele osób, mówiąc: Pastorze, wyznałem mój grzech Bogu, ale dalej czuję się winny. Dlaczego tak jest? Apostoł Paweł pomaga nam to zrozumieć. Usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Co to znaczy mieć czyste sumienie wobec Boga i co to znaczy mieć czyste sumienie wobec ludzi? Czyste sumienie wobec Boga oznacza, że po wyznaniu grzechu usuwana jest wina moralna stojąca między mną a Bogiem. Co to znaczy mieć czyste sumienie wobec ludzi? Oznacza to, że znika psychologiczne poczucie winy, które do tej pory miałem w umyśle, ponieważ wcześniej sprawiłem komuś ból. Gdy wyznajemy nasze grzechy Bogu, zostają nam one odpuszczone. W liście do Rzymian, w ósmym rozdziale i pierwszym wierszu, czytamy, że teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. W pierwszym liście świętego Jana, w pierwszym rozdziale i dziewiątym wierszu, czytamy, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy. Gdy więc przychodzimy do Jezusa, wyznając grzechy, on nam je odpuszcza. Jednak czasami poczucie winy nie ustępuje. Jeśli wyznasz grzech Bogu, a dalej czujesz się winny, to zadaj sobie następujące pytania. Czy skrzywdziłem kogoś lub sprawiłem komuś ból? Czy Duch Święty przekonuje mnie, iż powinienem prosić tę osobę o przebaczenie? Jeśli wyznałem grzech Bogu, a dalej towarzyszy mi poczucie winy, to mówię, czy skrzywdziłem drugiego człowieka, czy Duch Święty kieruje mnie do tej osoby, abym prosił ją o przebaczenie? Kiedy wyznaję swój grzech publicznie? Przypuśćmy, że sprawiłem komuś ból, że bardzo skrzywdziłem jakąś osobę. Kiedy publiczne wyznanie grzechu jest stosowne? Pozwólcie, że powiem wam, kiedy ono nie jest stosowne. Jeśli pozwoliłeś sobie powiedzieć o drugiej osobie coś, co naraziło na szwank jej reputację, to mówiąc przenośnie, naprawiasz płot tam, gdzie jest zepsuty. Nie musisz wstawać w kościele i mówić trzem osobom, powiedziałem to i owo na temat Jana. Nie udajesz się do tych trzech osób, z którymi wcześniej rozmawiałeś, i to im wyjaśniasz sprawę. Jeśli skrzywdziłeś Jana, to starasz się zlikwidować dzielącą was barierę. Aby publiczne wyznanie grzechu było konieczne, udajesz się do Jana i prosisz go o przebaczenie. Jeśli na kolanach modlisz się do Boga i wyznajesz mu swój grzech, możesz być pewien, że Bóg ci odpuścił usunął twoją moralną winę. Jeśli skrzywdziłeś drugą osobę, czynisz wszystko, co w Twojej mocy, aby naprawić wyrządzone krzywdy. Jeśli wyłudziłeś od kogoś pieniądze, na kolanach przepraszasz Boga, wyznajesz grzech tej osobie i zwracasz to, co wyłudziłeś. Innymi słowy, chrześcijaństwo jest religią bardzo praktyczną. Kiedy udajesz się do drugiej osoby, gdy ją skrzywdziłeś, zraniłeś, okradłeś, postąpiłeś wobec niej nieuczciwie, dlaczego powinniśmy iść do tej osoby? Po pierwsze, aby mieć czyste sumienie przed Bogiem. Po drugie, ta osoba i tak może dobrze wiedzieć, co jej zrobiłeś i dlatego starasz się, aby twoje świadczenie o Bogu wywierało na tę osobę pozytywny wpływ. I po trzecie, nie chcesz, aby była między wami jakaś przeszkoda, pragniesz budować pozytywne więzi. Jeśli Duch Święty ma zostać ze w obfitości późnego deszczu, to oznacza, że będzie musiało nastąpić wyznanie grzechów, że obejmiemy się w serdecznym uścisku, przepraszając się za krzywdy, które wyrządziliśmy, że poprosimy Boga, aby oczyścił nasze serca. To właśnie działo się w pokoju na górze. Jezus Chrystus przychodzi do nas z otwartymi ramionami i prosi nas, abyśmy objęli naszych braci i nasze siostry. Jezus Chrystus przychodzi do nas z otwartymi ramionami i prosi, abyśmy nasze grzechy wyznali jemu, a nasze upadki, nasze błędy i rany, jakie komuś zadaliśmy, wyznawali sobie nawzajem. A oto kilka istotnych pytań, które powinienem sobie zadać. Czy w moim życiu jest coś, co powstrzymuje mnie przed przyjęciem wylania Ducha Świętego? Czy dręczy mnie jakiś grzech, którego jeszcze nie wyznałem i nie porzuciłem? Czy jest ktoś, kogo zraniłem lub obraziłem i kogo powinienem prosić o przebaczenie? Czy w pełni przyjąłem Boże przebaczenie, czy też wciąż niepotrzebnie noszę w sobie poczucie winy? Czy ufam w pełni, że Jezus przebacza moje grzechy? Te pytania skłaniają do refleksji. Rzucają nas na kolana i otwierają nasze serca, byśmy mogli doświadczyć radości przebaczenia. Uwielbiam sposób, w jaki ujął to psalmista Dawid. Jedną z wielkich radości mojego życia jest studium księgi psalmów. Oto co czytam w Psalmie 32. W hebrajskim oryginale Dawid używa tu niezwykle mocnego wyrazu. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. To niesamowity tekst. Błogosławiony, czyli hebrajskie Asher oznacza cieszący się pełnią pokoju, w pełni zadowolony, cieszący się wewnętrzną harmonią. Czy pragniesz doświadczać tej wewnętrznej harmonii? Czy pragniesz być w dobrych stosunkach z Bogiem? Błogosławiony tym, któremu odpuszczono występek. Zwróćmy uwagę na kolejne wersety, trzeci i czwarty z Psalmy 32. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. A później grzech mój wyznałem Tobie. O czym mówi tutaj Dawid? Mówi, gdy zgrzeszyłem i skrywałem ten grzech w swoim wnętrzu, byłem pozbawiony siły, straciłem energię. Gdy zgrzeszyłem, czułem ból w kościach. Innymi słowy, poczucie winy ma ogromny wpływ na zdrowie Twojego ciała. Poczucie winy blokuje arterie naszych dusz. Poczucie winy wpływa na mnie w trojaki sposób. Po pierwsze, wpływa na mnie duchowo. Pomiędzy mną a Bogiem stoi przeszkoda. Po drugie, wpływa na mnie fizycznie, niszcząc moje zdrowie. I po trzecie, oddziałuje na moją psychikę, odbierając mi radość życia. Jednak Bóg daje nam ogromną radość, która płynie z wyznania grzechów. Gdy wyznajemy nasze grzechy Bogu, gdy klęcząc przed Nim wyznajemy nasze grzechy, odczuwamy to, o czym pisał Dawid. Serce czyste stwórz we mnie, O Boże. Nasze serca są czyste, ponieważ wyznaliśmy nasze grzechy. Nasze życie przepełnia radość, promieniejemy szczęściem, bo odnowiliśmy nasze więzi. Pamiętam, jak w pewien piątkowy wieczór usłyszałem dzwonek u drzwi. Gdy je otworzyłem, okazało się, że przyszedł do mnie jeden z moich studentów. W owym czasie prowadziłem wykłady w Instytucie Biblijnym. Ten student zapytał mnie, czy moglibyśmy porozmawiać. Oczywiście zaprosiłem go do środka. Nie chciał rozmawiać przy rodzinie. Prosił o rozmowę w cztery oczy. Więc przeszliśmy do mojego gabinetu. Doskonale to pamiętam, jak gdyby wydarzyło się to wczoraj. Powiedział tak: Pastorze, muszę coś wyznać. Chcę to zrobić przed zachodem słońca. Muszę wyznać, że wśród kolegów rozpuszczałem plotki na temat pastora. Mówiłem coś, co było zupełnie nieprawdziwe. Gdy modliłem się, Duch Święty przekonał mnie o tym grzechu, który wyznałem już Bogu, ale nie wyznałem go Tobie. Chcę to zrobić, bo możesz kiedyś usłyszeć, co o Tobie mówiłem. Chcę, żebyś wiedział, że bardzo tego żałuję. Udałem się do wszystkich osób, o których pamiętam, a z którymi wcześniej rozmawiałem, aby prosić je o przebaczenie. Zapewniłem tych ludzi, że to co mówiłem było bezpodstawną plotką. Objąłem tego studenta, płakał razem ze mną, uklękliśmy i modliliśmy się w moim gabinecie. Muszę Wam powiedzieć, że przyjaźnimy się od ponad 30 lat. W życiu zdarza się tak, że czasami powinniśmy wyznać grzechy jedynie przed Bogiem i to wystarczy. Twoje serce jest czyste. Czasami jednak Duch Święty skłania cię, abyś poszedł do kogoś, bo postawiłeś między wami mur niechęci. Przyjacielu, zbóż ten mur, zachęcam cię do tego. Kiedy powinieneś wyznać grzech publicznie? Tylko wtedy, gdy twoje grzechy są ogólnie znane i obrażają cały zbór. Pamiętaj, że wyznanie grzechu oznacza oczyszczenie niosące zdrowie i radość dla całego Twojego jestestwa. Uczciwe wyznanie grzechów to dla nas zawsze duże wyzwanie. Jak ono w rzeczywistości wygląda? Cieszę się, że jest dziś z nami Janet Page, zastępca sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji, ale co ważniejsze, kobieta wierna Bogu, która doświadczyła Jego mocy w swoim życiu. Jak wygląda uczciwe wyznanie grzechów i jak się wtedy człowiek czuje? Trudno mi powiedzieć ogólnie, ale mogę podzielić się swoim doświadczeniem. Gdy poproszono mnie o wystąpienie w tym programie, wiele się modliłam, ale nic mi nie przychodziło do głowy. W minionym tygodniu nie do końca zrozumiałyśmy się z osobą, która ujmowała mnie w harmonogramie co do czasu nagrań. Gdy dostałam od niej maila, padłam w panikę i szybko jej odpisałam, że ten termin mi nie pasuje. Znów dostałam maila i znów odpisałam. Te wszystkie maile szły także do twojej wiadomości. Wiem, że ty nie wiesz, że będę teraz o tym mówić. Otrzymywałeś te wiadomości i w końcu napisałeś: Janet, twoje e-maile napisane są w ostrym tonie. Może to nie jest zamierzone, ale brzmią nieuprzejmie. Przeczytałam ten mail. Byłam tak strasznie zajęta, śpieszyłam się. Te wszystkie nieprzekraczalne terminy i pomyślałam sobie zawsze mnie poucza. Sytuacja wzięta z życia. Od razu przyszedł mi na myśl tekst z przypowieści Salomona. Nie pamiętam, gdzie dokładnie jest to zapisane, ale często czytam tę księgę, bo zawsze mi mówiono, że będę mądrą kobietą, jeśli będę czytała ją codziennie. Nie udało mi się, ale staram się. Karcenie pochodzące od sprawiedliwego jest czymś dobrym, więc trzeba go posłuchać. Pomyślałam, Derek pewnie ma rację, więc wysłałam wiadomość tej osobie z Hope Channel, przepraszając ją. Derek mówi mi, że moje maile są ostre. Chcecie za to przeprosić. Wydawało mi się, że to zamyka sprawę. Nie czułam się z tym dobrze, ale nie miałam czasu, żeby zrobić coś więcej. Nie wiem, jak to jest w Twoim przypadku, ale ja czasami robię coś, co nie do końca mi się podoba. Ale jestem zbyt zajęta, żeby się tym zająć. Nie rozmawiam o tym z Bogiem, bo nie jestem pewna, jak On na to patrzy. Nawet obawiam się tego, co mógłby powiedzieć. Ale doświadczyłam tego, że jeśli spędzam czas z Bogiem, to On do mnie przemawia. Często nie chcę usłyszeć tego, co ma mi do powiedzenia. Nie wiem, czy kiedyś coś takiego zrobiłeś. Czytam Słowo Boże i czuję, że Bóg do mnie przemawia. Nie, żebym słyszała jakieś głosy, ale odczuwam takie wrażenie i nie chcę tego przyjąć. Więc przyspieszam tempo czytania, żeby uniknąć tych myśli. Ale przez lata doświadczeń nauczyłam się, żeby tego nie robić, bo to oddziela mnie od Boga. Zatrzymuję się więc nad jakimś fragmentem i pytam Boga, no dobrze, Panie, co chcesz mi powiedzieć? Może nie chcę teraz tego usłyszeć, ale powiedz. I w tej sytuacji czułam, że Bóg mówi mi, iż nie tylko powinnam przeprosić tę kobietę, ale powinnam także poprosić ją o przebaczenie. Więc zadaję sobie pytanie, cóż takiego strasznego zrobiłam? Bóg przekonał mnie, że przy pisaniu tych maili niewłaściwe było nastawienie mojego serca, to w jaki sposób nalegałam, by osiągnąć to, co chciałam. Jestem Bogu tak bardzo wdzięczna za to, że nam przebacza. On nas tak bardzo kocha. Przychodzi z naganą, ale czyni to z miłością. Przez swoje słowo pokazuje mi, jak bardzo mnie kocha. Nieco później tego samego dnia zdobyłam się na odwagę i znów napisałam do tej kobiety wiadomość. Było to coś takiego. Wiesz, naprawdę czuję, że Bóg przekonuje mnie, iż powinnam nie tylko Cię przeprosić, ale także prosić o przebaczenie, bo to, co zrobiłam, było niewłaściwe. Według mnie właśnie na tym polega przebaczenie. Na szczęście ta osoba przebaczyła mi z całego serca. Czasami łatwo przychodzi nam przyznanie się do czegoś. Ale od razu mamy całą listę usprawiedliwień. Zrobiłam to, bo byłam strasznie zapracowana, byłam drażliwa, bo to w ogóle był ciężki dzień. Doszłam jednak do wniosku, że Bóg mówi, zrobiłaś to, bo jesteś grzeszna, jesteś samolubna i po prostu musisz to wyznać. W tym wyznaniu drzemie niewiarygodne uzdrowienie. To bardzo praktyczna rada, niby nic wielkiego, ale historia ta pokazuje, jak istotne jest uczciwe wyznanie grzechu i prośba o przebaczenie. Modlę się, aby to świadectwo wniosło do Twojego życia błogosławieństwo, gdy pozwolisz przemawiać do siebie Duchowi Świętemu, aby Twoje życie było wypełnieniem Jego cudownego planu. Dziękuję za poruszające świadectwo, Pastorze Morris i Pani Page. Uczciwe wyznanie grzechów nie zawsze przychodzi łatwo, ale było niezbędnym elementem doświadczenia uczniów przed pięćdziesiątnicą. I dziś powinniśmy go doświadczyć. To jedyny sposób na odczuwanie błogiej pewności, pokoju i radości płynącej z odpuszczenia grzechów. Pastor Finley mówił o trzech rodzajach wyznania grzechu. Wyznajemy go Bogu skrzywdzonej osobie lub publicznie. Nie wiem jak wy, ale wyznawanie grzechu Bogu zawsze przychodzi mi znacznie łatwiej niż przepraszanie innych ludzi. To bardzo trudne dla dumnego serca. Przyznanie się do błędu jest bardzo upokarzające. Wydaje mi się, że szatan dobrze wie, jak wielką moc ma w życiu chrześcijanina uczciwe wyznanie grzechu. Wie, że napełnia ono serce człowieka pokojem. Wie, że naprawianie krzywdy daje nam pewność, że Jezus przebaczył nam grzechy i że Boże obietnice są dla nas. Dlatego wydaje mi się, że często nasz wróg kusi nas, byśmy odsuwali od siebie myśl o pojednaniu się z innymi ludźmi. Jednym z używanych przez niego sposobów zniechęcania nas do wyznania grzechów jest kłamstwo. To nas nie dziwi, bo przecież jest ojcem kłamstwa. Wmawia nam, że jeśli przyznamy się do błędu osobie, którą skrzywdziliśmy, to będzie ona miała o nas gorsze zdanie. Zostaniemy upokorzeni i uznani za okropnych ludzi. Jednak najczęściej jest odwrotnie. Wiem, że jeśli poszedłem za głosem Ducha Świętego i uczciwie wyznałem grzech, to spotkało się to z szacunkiem i zostało docenione. Wiemy jak trudno jest uczciwie przyznać się do błędu i dlatego szanujemy prawość i odwagę, na którą trzeba się wtedy zdobyć. Przyjacielu, jeśli Duch Święty przywodzi ci na myśl nawet jakąś drobną rzecz, którą powinieneś naprawić, to nie wahaj się i nie zwlekaj. Tak módl się w tej sprawie, ale jeśli dalej dręczy cię sumienie i nie możesz pozbyć się tych myśli, to idź do tej osoby i napraw to, co zostało zniszczone. To może być drobnostka, dlatego tym bardziej dzięki uczciwemu wyznaniu grzechu, powinieneś zrzucić z siebie ten ciężar na zawsze. Oto czego uczniowie doświadczyli, przygotowując się na pięćdziesiątnicę, i tego samego powinniśmy doświadczyć również dziś. Modlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za przykład uczniów, za przykład uczciwego wyznania grzechów. My również pragniemy tego doświadczyć, abyś mógł zesłać na swój Kościół Ducha Świętego. Modlę się o każdego i każdą z nas, abyśmy wsłuchali się w Twój głos i wyznali to, co powinniśmy naprawić, oraz odnaleźli pokój. Który może zagościć w naszym sercu tylko przez Jezusa Chrystusa. Modlimy się w Jego imieniu. Amen. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.